Chciałbym wraz z moim synem Sebastianem i z Zuzką zaprosić wszystkich do przesłuchania numeru P20. Zainspirowała mnie ta książka, do nagrania tego numeru zainspirowała mnie ta książka, a tak naprawdę właściwie zainspirowało mnie to zdjęcie. Widać sklep zakładów miarskich Żyrardów i barykadę, na której powstańcy walczyli, która nazywała się Barykadą Żyrardów. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Posłuchajcie, zobaczcie, co stworzyłem wraz z Zuzką i z moim przyjacielem Kajzerem, którego serdecznie pozdrawiam. Dziękuję Ci za beat, który wymiata jak zwykle. Numer ten jest małą pigułką historii. Małą pigułką zasad moralnych, o których nasze poprzednie pokolenia pamiętały, a my niestety w tym biegu szczurów zapominamy. Posłuchajcie, sprawdźcie, ocencie sami. Tak. Dla was. My młode pokolenie pamiętamy. Sierpniowy wieczór, zagłębiam się w lekturę. O ludziach, co znali honor, strukturę. W scenerii łapaneki, ale i szucha. Dzieciaki pragnęły pozbyć się łańcucha. Odważnie walczyli jak z przeszłości farta. Bo Polska przecież była tego warta. 1 sierpnia 17.05 do ostatniego tańca zaprosili śmierć. Woleli zginąć w walce niż żyć na kolanach. Na Starym Mieście, Mokotowie czy Bielanach. Na ulicy krew, w ruinach cierpienie. To dla nas wszystkich walczyli o tą ziemię. Zuchwale nosili to piekielne brzemię. Podjęli decyzję, poświęcili siebie. Biła się do końca na Warszawę gruza. Kompania szturmowa P20 burza, yo. Fotografie wydają się być zwykli. Każdy powstaniec jest memu sercu bliski. Czyny za życia brzmią echem wieczności. Przysięgali, dochowali wierności.